Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Każdy z nas od czasu do czasu musi podjąć jakąś trudną decyzję. Czasami stajemy przed wyborem dotyczącym tego, którą drogą pójść. Często musimy decydować o wykreowaniu czegoś nowego. Czerpiemy wtedy wiedzę z internetu, od przyjaciół, chodzimy z ciężką głową. Planowanie i analizowanie nie jest złe. Bez tego trudno prowadzić sprawy prywatne i zawodowe. Podglądając jednak mistrza, módlmy się o dobre wybory. Jezus spędził całą noc na modlitwie, następnie wybrał 12, a moc wychodziła od Niego. Wiem, że Jezus był doskonały. Wiem również, że zaprasza nas do naśladowania Go. To jak? Kiedy ostatnio modliłeś się całą noc? Może będziesz trochę niewyspany, ale co z tego? Wyobraź sobie, że podejmiesz słuszną decyzję. Dopiero wtedy zaczniesz spać spokojnie.